Siemaneczko, moi drodzy, dla wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii, w której czekamy sobie na święta. Dzisiaj, moi drodzy, jest już 22 grudnia, co oznacza, że do świąt zostały już tylko 2 dni. Tylko 2 dni, moi drodzy, dzielą nas od świąt. To już tylko 2 dni, jak ten czas, moi drodzy, szybko leci. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę Holiday 2022. Być może niektórzy z was kojarzą tą grę, bo w poprzednim roku również sobie w nią graliśmy, ale była to gra Holiday 2021 i wtedy też trwał event na Robloxie w tej grze i można było sobie zrobić darmowy itemek. W tym roku, z tego co mi wiadomo, żaden evencik w tej grze nie trwa i nie można sobie zrobić darmowego itemka, ale moi drodzy, jak co roku giereczka powstała, jest to już 8 edycja tej gry, 8 jej, moi drodzy, wydanie. No i moi drodzy, ponownie możemy spotkać się w tej grze w świątecznej atmosferze i razem, moi drodzy, ze swoimi znajomymi zrobić sobie tutaj scavenger hunt, ice skating, no i też, moi drodzy, zobaczyć muzeum, zobaczyć też, moi drodzy, wiele sklepów. No oczywiście, moi drodzy, na przykład, moi drodzy, w muzeum możemy podsumować sobie ten rok, co w tym roku działo się na Robloxie. Kliknijmy sobie teraz tutaj, moi drodzy, już play i zacznijmy. Po samym wejściu do gry naprawdę już czuć atmosferę świąt, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo ładne modele, bardzo ładna łapka. Wejdźmy sobie teraz tutaj przez tą bramę Holiday. No i co my tutaj mamy? Co my tutaj, moi drodzy, mamy? Tu jest chyba, moi drodzy, muzeum i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jakby to był jakiś festiwal, moi drodzy, zimowy. Tak to ładnie wygląda. Tu mamy w ogóle jakąś kulę śnieżną, nie wiem tutaj po co jest ta kula. Mogę ją gdzieś przepchać, ale nie wiem gdzie. W tej grze jest też naprawdę masa odznak, więc być może przy okazji uda nam się jakąś odznakę zdobyć. Być może ta kula właśnie ma związek z jakąś z odznak. O, tu mamy gorącą czekoladę. Możemy sobie ją wziąć? Nie, chyba nie. Chyba tylko jest to jako dekoracja. Tu mamy ognisko z tego co widzę. I tu mamy jakiś sklep. Moss Limons Shack. I co my tutaj mamy w tym sklepie, moi drodzy? Co my tu mamy? Na pewno bardzo ładne świąteczne dekoracje, ale czy coś oprócz tego? Nie, nic więcej, moi drodzy, tutaj nie ma. Nic tutaj na pewno nie możemy kupić, a więc to jest po prostu dekoracja. A co my mamy tutaj w tym miejscu? O, mamy wagonik i możemy się chyba, moi drodzy, nim przejechać. Tak, możemy się nim przejechać, okej. I teraz z lepszej perspektywy będzie można zobaczyć mapę. Tutaj z tego co widziałem też jest Freecam. Także włączmy sobie go. I wow, zobaczcie to. Mogę teraz sobie tutaj patrzeć na Freecamie na całą mapę. Ale to fajnie wygląda. Ale to ładnie wygląda. Fajnie, że twórca gry zrobił to za darmo. I każdy z was może sobie takiego Freecama poużywać. Nie no, zobaczcie to. Jak to pięknie wygląda. Przecież to tak pięknie wygląda. Zrobię sobie screena, bo naprawdę wygląda to cudownie. Bo tu mamy z tego co widzę, moi drodzy, donatorów. I widzę, że Hazem, twórca gry Please Donate, grał w tą grę. I zdonatował tutaj tą giereczkę. Aż 500 tysięcy robuxów, moi drodzy, Hazem dał. Wow, jak dużo. Naprawdę bardzo dużo. Dobra, wyjdźmy sobie z tego Freecama. I gdzie my aktualnie teraz tutaj jesteśmy? A tutaj. Czyli możemy się po prostu tak przejechać tym wagonikiem. I czy my teraz spadniemy? Tak, spadniemy po prostu. Czyli tym wagonikiem można się po prostu przejechać, ale po prostu w końcu się dojedzie do miejsca, w którym się spadnie. Okej, okej. Czyli jest to po prostu taka dodatkowa atrakcja i żadnej odznaki na pewno za to nie można zdobyć, za przejechanie się tym wagonikiem. Tu mamy chyba lodowisko i można sobie tutaj pojeździć na łyżwach. O tak, dokładnie tak. I mamy, moi drodzy, odznakę. Skating Ring. Mamy pierwszą odznakę zdobytą. Udało nam się jakąś odznakę zdobyć za po prostu jeżdżenie na łyżwach. Zobaczcie, moi drodzy, jak ta mapa naprawdę bardzo ładnie wygląda. Czyli tutaj możemy sobie pojeździć na łyżwach, na lodowisku i jeszcze przy okazji całą mapę sobie zobaczyć, bo możemy wokół mapy sobie też pojeździć. O, tutaj coś mamy, co to jest? O, Shard of Friends Collected. Mamy, moi drodzy, jakiś jeden z 5 odłamków znaleziony. Okej, ciekawie, ciekawie. Tu jest kolejna kula śnieżna i ciekawi mnie, co trzeba z tym zrobić. Może tą kulę śnieżną trzeba popchać do ogniska, także ja sobie to teraz sprawdzę, bo może ona się rozpuści i dostaniemy odznakę, ale chyba nie. Chyba to tak, moi drodzy, nie działa, ale myślałem, że może coś takiego trzeba tutaj z tą kulą zrobić, bo są jeszcze oprócz tej kuli dwie na mapie, więc na pewno coś z nimi trzeba zrobić, ale nie wiem co. Jak ktoś z was wie, to może napisać mi w komentarzu, co trzeba było z tymi kulami zrobić. Zanim wejdziemy sobie teraz jeszcze do muzeum, to chodźmy sobie jeszcze tutaj, bo tutaj są chyba jakieś świąteczne dekoracje. Także sprawdźmy sobie tutaj ten sklep. O, jaka fajna choineczka tutaj jest. Tu mamy, moi drodzy, jakieś itemki. Czy to są jakieś itemki UGC, które możemy sobie kupić, które twórcy zrobili? Bo to tak wygląda, jakby można było sobie je kupić, ale nie widzę takiej opcji póki co, także nie wiem, może dopiero będzie można je kupić, albo po prostu tutaj są też jako dekoracje. Także chodźmy sobie teraz tutaj już. To tutaj jeszcze jest, w sumie możemy sobie zobaczyć. A, tutaj można sobie grać, moi drodzy, w różne minigiereczki i to na przykład są warsaby, okej. Chodźmy sobie już teraz, moi drodzy, tutaj do muzeum i zobaczmy sobie, co w tym roku się wydarzyło na Robloxie. I mamy odznakę, moi drodzy, za odwiedzenie muzeum. O, i widzę, że mamy już też RB Battles tutaj. Bardzo fajnie, że twórcy to umieścili. No i mamy złote bitsy.
i ja tego złotego bitsa zdobyłem, będę to pamiętał, naprawdę piękna chwila w tym roku. Udało się zdobyć z jednego z 3 złotych bitsów i teraz pewnie ktoś z was się zastanawia, dlaczego nie udało mi się zdobyć tych 2 bitsów, a więc mianowicie, jeżeli ktoś z was tego jeszcze nie wie, no to niestety przespałem je i no wszystkie 3 bitsy zostały znalezione bardzo późno w nocy, chyba najwcześniej tutaj ten bit DJ-a, bo już tak naprawdę nad ranem, ale jednak jeszcze w nocy, kiedy spaliśmy, no i niestety je przespałem, a akurat moi drodzy, jak ten bit został znaleziony, to nie spałem, no i udało mi się go zdobyć i naprawdę cieszę się, że udało mi się chociaż jednego zdobyć, także naprawdę piękna chwila. A i tu możemy sobie kliknąć E i wyskakuje nam informacja, co to jest. Okej, fajnie. A tu mamy o tym, że weszły moi drodzy twarze tutaj na Robloxa. No tu mamy moi drodzy jakąś creepy moi drodzy postać. Ratman 2022. I would not want that thing chasing me. Okej, nie wiem, czy jest to z jakiejś gry na Robloxie? Być może tak, być może z jakiejś gry typu horror. O, tu mamy moi drodzy masę jajek i podejrzewam, że one są tak rzucone wszystkie na bok z racji tego, że nie ma już egghuntów i jest to chyba taka, moi drodzy, niestety smutna rzecz, że jakby wszystkie egghunty zostały tak zepchnięte na bok. Symbolizuje niestety to, że Roblox właśnie postanowił sobie je tak odrzucić, moi drodzy, rzucić w kąt i na razie ich nie kontynuować. No miejmy nadzieję, że w 2023 być może Roblox wróci do egghuntów, no ale zobaczymy. I tu mamy też chyba informację. A Limited Eggs 2022. Many eggs went limited this year, maybe too many. A, czyli to są te jajka chyba, które są też limitowane, bo teraz, jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, to Roblox zrobił coś takiego, że jajka z egghuntów stają się limitowane, więc jeżeli ktoś z was na przykład nie grał w egghunta kiedyś i nie zdobył sobie jakiegoś jajka, albo ktoś z was właśnie grał, ale jakiegoś jajka mu się nie udało zdobyć, to jest duża szansa akurat, że to jajko jest limitowane i teraz możecie sobie je za Robloxiki kupić. Tu mamy, moi drodzy, jeszcze inne, moi drodzy, rzeczy z tego, co widzę. No naprawdę jest tego dużo. Mamy giereczkę, moi drodzy, Please Donate. Mamy, moi drodzy, Starving Artist też grę. Mamy oczywiście dorsy, które się pojawiły. A mamy, moi drodzy, Marble Runs and Feature. Okej. Okay. Bo to jest tutaj ta rybka jakaś, moi drodzy. Fortnite 2022. Please do not feed the dog. Czy to jest jakaś postać z gry na Robloxie? Inspirowana tym skinem z Fortnite'a? Chyba tak. Tu mamy jeszcze jakieś bokserskie rękawice, boxing gloves. Tu widzę, że mamy tą rzecz, moi drodzy, która była podczas eventu Bloxy Awards, ale to nie w tym roku, tylko przy poprzednim rozdaniu nagród. Tu mamy jakiś itemek, Black Iron Domino Crown, a z 2015 roku z tego, co widzę. I co my tu jeszcze mamy u góry? Na pewno mamy masę obrazów, są to pewnie, moi drodzy, jakieś fanarciki, ale tutaj, moi drodzy, ktoś zrobił fajnego fanarta z ARV Buzzes, o, a tu z Bloxy Awards. O, i mamy kolejny, moi drodzy, itemek, już drugi, moi drodzy, tutaj shards. Już mamy tutaj drugi odłamek z 5 nam potrzebnych. O, i zobaczcie tutaj to, Rolly Day, jak to fajnie wygląda. I twórcy gry, Unite, który jest tutaj głównym jakby chyba twórcą, i jego ekipa pomocnicza, która pomagała tworzyć tę grę. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mamy tutaj cały team, moi drodzy, który odpowiedzialny jest za Rolly Day 2022, wypisany. Bardzo fajne jest tutaj właśnie, że to, że można sobie podejść w muzeum i poczytać więcej informacji, jeżeli coś nas zaciekawi, na przykład jakiś obraz albo itemek. Czyli u góry jest taka galeria fanartów i obrazów różnych, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No i to wszystko, jeżeli chodzi o to muzeum. O, tu jest, moi drodzy, taka wielka choinka i tutaj widzę kolejny już, moi drodzy, shards. I jest to już trzeci shards z 5 nam potrzebnych. Także gdzieś na mapie są jeszcze 2, które przegapiłem. Tutaj jeszcze, moi drodzy, z tego co widzę, znajduje się kolejny sklep i są to chyba też itemki UGC do kupienia. O, i tutaj, moi drodzy, można kliknąć sobie na dany itemek i wyskakuje powiadomienie o tym, że można sobie kupić ten item. Okej, czyli te itemki można sobie kupić, być może w tamtym sklepie, który sobie sprawdzaliśmy, też można było sobie to kliknąć, ale nie jestem teraz tutaj tego pewien. Udało mi się teraz, moi drodzy, znaleźć już 4 z 5 odłamków i znajduje się on tutaj w tym miejscu, przy tym budynku od ogniska. Także jeszcze potrzebuję w tym momencie jednego i uda mi się, moi drodzy, znaleźć wszystkie. Także może uda się to zrobić, zobaczymy. I mamy też teraz z tego, co widzę, tutaj pianino i możemy sobie chyba tutaj nawet na nim pograć. Tak, możemy sobie na nim, moi drodzy, nawet teraz tutaj pograć. Okej, bardzo, bardzo fajna rzecz. Chodźmy sobie teraz jeszcze poszukać tego ostatniego odłamka, który jest nam potrzebny. Może uda się go znaleźć. O, Shop Collective. A, tu mamy jakieś też rzeczy kolejne do kupienia. Chyba tak. O tak, możemy sobie tutaj w tym sklepie też kupić również kolejne rzeczy. Okej. I jest, moi drodzy, udało się, znalazłem kolejny odłamek i znajduje się on tutaj w tym miejscu pomiędzy tymi budynkami od ogniska.
Także weźmy sobie go teraz w tym momencie i mamy, moi drodzy, odznakę i wszystkie odłamki udało się znaleźć i mamy odznakę Star Shards. Udało się, moi drodzy, to zrobić i mamy kolejną odznakę. Także naprawdę dużo, dużo odznak udało nam się zdobyć. Jeżeli chodzi tutaj o tą grę, to jest to już chyba wszystko. Chyba sobie wszystkie, moi drodzy, rzeczy tutaj w tej grze sprawdziliśmy. Naprawdę bardzo fajna giereczka. Jeżeli, moi drodzy, ktoś z was jeszcze nigdy sobie w żadną z edycji w tych gier nie grał, to macie teraz szansę zagrać sobie w Rollyday 2022 i zobaczyć sobie, moi drodzy, jaka to jest fajna giereczka. Naprawdę zobaczcie to, jak tutaj ładnie to wszystko wygląda. Ładna, świąteczna mapa. Można sobie też powspominać, moi drodzy, co działo się na Robloxie w tym roku. Czyli jest to też takie podsumowanie tego roku na Robloxie. No i naprawdę, moi drodzy, giereczka ma świetną, świąteczną mapę, świetną, świąteczną aktualizację. No pięknie to, moi drodzy, wygląda. Także w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie.